Cześć wszystkim, cześć ludziska. Słuchajcie, dziwnie tak gadać do kamery, no ale spróbuję. Pomyślałem sobie, że będę nagrywał vlog. Sorry, że tak wyglądam, ale jestem po 20 godzinach podróży samolotem. Mianowicie przyleciałem do Azji, dokładnie do Korei Południowej i będę tu mieszkał przez około rok. Całkiem sporo. No i tak sobie wymyśliłem, że będę dla Was nagrywał taki programik o tym, jak tu jest, o tym, jak się mieszka w Korei, o tym, jak to jest dla nas, dla mnie, dla Europejczyka. Będę Wam próbował pokazywać jakieś ciekawostki. Ja przynajmniej zacznę. Zobaczymy, jaki będzie Wasz odbiór. Jeżeli taka formuła i w ogóle takie coś Wam się spodoba, no to będę to kontynuował. Tak więc na razie nagram kilka odcinków. No i zobaczymy. No jeżeli Wam się spodoba, jeżeli to się przyjmie, jeżeli będziecie to oglądać, no to będę to kontynuował. Myślę, że to może być fajne. To jest tak totalnie inny kraj, tak totalnie inna kultura, że tu jest... Na każdym kroku jest ciekawostka, którą można pokazać. No to tyle tytułem wstępu. Jestem właśnie po 20 godzinach podróży z jakąś tam drzemką, może godzinkę się przespałem w samolocie. Nie za dużo, no generalnie jestem wykończony. W ogóle ciekawy jestem, jak mnie słyszycie, bo ja nagrywam to bez żadnego dodatkowego mikrofonu. Ciekawe, czy to dobrze słychać. Będę mógł to sprawdzić dopiero, jak to załaduję na komputer. No, wylądowałem w Seulu. W Seulu, no i zaraz wsiadam w autobus. Jeszcze 3 godziny do miasta, w którym będę mieszkał na razie. Miasto się nazywa Gumi. To takie, oni tutaj mówią na to, że to jest malutka mieścina. Malutka wioska, jak small village. Malutka wioska. A ta malutka wioska ma 500 000 mieszkańców. No to taka malutka, nie? U nas to jest całkiem duże miasto. No i będę jechał tam 3 godziny. No i potem pewnie będę spał. Długo będę spał. Teraz w Polsce jest, tu jest 10, nie, tu jest 11, tam jest tam zegarek. No dobra, uciekła mi przed chwilą kartę zapełniona. Ja wsiadam w autobus i jadę. Może coś nagram jeszcze po drodze w autobusie. Może coś się... W ogóle nagram Wam autobus, bo to też jest niezła sprawa. To nie jest taki normalny autobus, jak u nas. To się nazywa limuzyn bus, czyli taki autobus limuzyna, gdzie normalnie się siedzi. Uff, wygodnie. Od razu się zasypia i pewnie tak się stanie, że ja też zasnę. No i coś jeszcze chciałem Wam powiedzieć. Ja nie jestem mówcą, tak więc przez kilka pierwszych odcinków może wcale nie być tak mi dobrze. W sensie, że to moje gadanie może nie być takie płynne, fajne, nie? I miłe do słuchania. No ale mam nadzieję, że się tego nauczę gdzieś tam z biegiem czasu. Moje wywody będą coraz to bardziej przystępne dla ucha. Trzymajcie za mnie kciuki, jeżeli o to chodzi. No zaruszamy tym autobusem, tak jak Wam mówiłem, klimatyzacja. Wszędzie klimatyzacja i to raczej taka niesprzątana. Wszyscy kaszlą, wszyscy się krztuszą. No to jakoś 3 godziny wytrzyma. Tak to mieli dzisiaj o... Tak, ulicy, zapinamy. Godzina 11:50. Odjazd autobusu miał być dokładnie o 11:50 i autobus właśnie rusza. To jest akurat niezła akcja. Punktualność.
Cześć, dzięki za uwagę. Jeżeli nie widzieliście moich poprzednich filmów, to linki macie w opisie oraz tutaj macie miniaturki. Jeżeli podobają Wam się moje filmy, to proszę Was o zostawienie suba oraz zapraszam Was do odwiedzania moich profili społecznościowych. Dzięki za uwagę i do zobaczenia za tydzień.